Katowicach miasto co roku promuje budżet obywatelski. Zapraszam, oddaj swój głos, bo on naprawdę się liczy. Ale głosowanie to dopiero pierwszy krok i zdarza się, że po nim nic się nie dzieje. Na osiedlu Witosa mieszkańcy nie mają ścieżki rowerowej, na osiedlu Tysiąclecia nie mają ścieżki rowerowej. Na Giszowcu ciągle czekają na wymianę nawierzchni, na asfaltową, na istniejącej ścieżce, więc to też już jest po terminie. Dzisiaj młodzi katowiczanie wraz z radnymi ogłosili, że będą starali się przekonywać jeszcze więcej osób do aktywnego udziału w corocznym budżecie partycypacyjnym. Kacper i Emilia zgłosili się do mnie, aby spróbować promować budżet obywatelski, promować go szczególnie wśród ludzi młodych, wśród uczniów, uczennic katowickich szkół. Będziemy w szkołach zachęcać młodych ludzi do angażowania się, ale nie tylko w szkołach, ale również w mediach społecznościowych. Pamiętajmy, że media społecznościowe są ważnym kanałem przekazywania informacji. Problem w tym, że mieszkańcy głosują i się angażują, a nie wszystko idzie zgodnie z planem. Z 11 zgłoszonych rowerowych projektów niektóre mają rok, a niektóre 2 lata opóźnienia. Wśród nich nawet te, które mogłyby wydawać się proste do realizacji, jak pasy rowerowe wzdłuż ulicy Sokolskiej. Policzyłem dokładniej i aż się sam zdziwiłem, jak dużo to jest procentowo. To jest ponad połowę naszych projektów, które już powinny na tym etapie być zrealizowane, które nie są zrealizowane, z czego 2 projekty, które są już opóźnione o 2 lata w tej chwili, to znaczy powinny już być gotowe na koniec 2021 roku. Mamy 2023, w obu przypadkach roboty się jeszcze nie zaczęły w zasadzie nawet. Przekładane terminy realizacji i opieszałość dotyczą nie tylko rowerowych projektów. W tym miejscu powinno być już zielono, bo projekt zdobył w budżecie obywatelskim w 2021 roku ponad 1100 głosów. Nawet jak wydaje się, że jest już blisko realizacji. Ustaliliśmy wszystko, co ma być, jakie nasadzenia, gdzie. Okazuje się, że jest dalej niż bliżej. Nie jest to tak bardzo skomplikowany projekt. To jest nasadzenie drzew, to są nasadzenia krzewów, odbrukowanie chodnika, czyli wszystko, co jest w trendach obecnie w miastach, ale rok trwają uzgodnienia i jesteśmy w punkcie wyjścia. Jak wynika z informacji Urzędu Miasta, tylko w zeszłym roku przełożono realizację 23 pomysłów mieszkańców. Często jest tak, że to nawet nie wynika z samego tego procesu procedowania danego projektu w urzędzie, ale jesteśmy przecież zobligowani do tego, aby wszystko przebiegało zgodnie z procedurami, z zamówieniami publicznymi. W związku z tym zdarzają się przypadki, kiedy ciężko jest znaleźć wykonawcę danego zadania, kiedy okazuje się, że pomimo tego, że staramy się doszacowywać te kwoty, które pojawiają się w wytycznych, to one wciąż są za niskie. Pomimo promowania budżetu obywatelskiego może się okazać, że mieszkańcy stracą zapał. Same plany bez realizacji i efektów nie wystarczą, by coś zmienić. Kolejny problem to to, że młodzi ludzie mają pomysły na to, co zmienić, ale nie wiedzą, jak taki projekt złożyć. Stąd dzisiejsza akcja. Na razie lepiej niż młodzież wypada na przykład grupa 55+. Jest jeszcze kilkanaście dni na złożenie projektów w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego w Katowicach.